Cześć wszystkim. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na makijaż walentynkowy. Oczywiście moje nastawienie do tego święta jest tak przejrzyste i czyste jak to tło. Nie lubię ogólnie walentynek, ale chciałbym zaproponować bardzo delikatny, ale efektowny makijaż. I zacznę od nałożenia na powieki kolor Tattoo z Maybelline w odcieniu Creme de Nude. I chyba najwygodniej będzie nałożyć go palcem w takiej naprawdę niewielkiej ilości na obie powieki. On wyrówna mi koloryt całej powieki oraz stworzy idealną bazę. Następnym krokiem będzie zasetowanie tej bazy i użyję najzwyklejszego cielistego cienia z paletki Fibo. I gruntuję to tak naprawdę porządnie. Tą samą czynność powtarzam na drugim oku. Niech to wszystko ładnie ułoży się na powiece. Ja użyję tego czekoladowego koloru Warm Soul i płaskiego syntetycznego pędzla i zacznę w dolną powiekę wprowadzać właśnie ten kolor tuż przy linii rzęs i delikatnie wyciągnę tym pędzelkiem ten brąz na górną powiekę. Wyznaczy mi to idealną linię, taką liftingującą oko, jeżeli chodzi o właśnie kształt makijażu. Następnie przejdę do paletki Modern, również z Fibo, i użyję koloru Cherry Juice i pędzelka z soiwy 234 i zacznę rozblendowywać ten brąz. Nie za daleko w dół, ale żeby ten gradient był widoczny. Przejdę w tej chwili do Bahama Mamy i pędzelka 4SS z Inglota i nałożę ją na całą powiekę. Nie chcę się dzisiaj skupiać na zbytnio na górnej powiece. Chcę jedynie zaakcentować zewnętrzny kącik. Makijaż właśnie walentynkowy kojarzy mi się z takim rozmytym, bardzo subtelnym makijażem. Nie chcemy być przerysowani, jeżeli idziemy na randkę albo do jakiegoś miejsca publicznego. Przydałoby się, żeby ten makijaż był widoczny, miał pazur, był energetyczny, przyciągający uwagę, ale bardzo smoky, taki przydmiony. Przygaszone światło świec, lampka wina, żeby to wszystko miało magię i bardzo ładnie wyglądało naturalnie. O, w ten sposób. Teraz, aby wszystko ładnie ocieplić, użyję Earth Tone z paletki Modern i rozsmużę to wszystko tym pomarańczykiem. Kiedy już mam taką bazę, zacznę czarnym cieniem przyciemniać linię rzęs, ale tylko do połowy. Tylko do połowy, gdyż chcę, aby to oko było naprawdę bardzo zliftingowane. O, w ten sposób, zobaczcie. Zagęszczam linię rzęs, wprowadzam ten czarny cień pomiędzy rzęsy. Z przodu również, ale tylko w linię rzęs. I malutkim, precyzyjnym pędzelkiem kuleczkowym ten sam czarny cień wpracowywuję tylko w zewnętrzny kącik, w tym miejscu załamania. Użyję teraz takiej trójeczki z My Secret, czyli czekolad i tego środkowego koloru w takim kolorze starego złota. Spryskam delikatnie pędzelek, płaski, zwykły, syntetyczny pędzel i zacznę nabierać ten cień, tworząc z niego taką fajną pastę i będę go wprowadzał w linię mojej powieki. Aby to oko wydawało się jeszcze większe, użyję mieszanki tego różu i pomarańczu i delikatnie rozblenduję
ten cień. One są jak masełko. Te cienie, genialna konsystencja. Dodam jeszcze kolejny akcent błysku. Nałożę na tą strefę tego cienia złoty liner z Essence. Bardzo ważnym krokiem w tym makijażu, aby otworzyć ładnie oko, będzie cielista kredka. Przejdźmy teraz do twarzy. Oczy są już praktycznie skończone, brakuje tylko rzęs i troszeczkę rozblendować dół, ale to dopiero jak nałożę korektor. Ja teraz przejdę do bazy z L'Oreal, takiej, która niweluje pory. Nałożę jej odrobinkę na dwa palce i zacznę wprowadzać w całą twarz. Przejdę do korektora i użyję Lumi Magic w dwóch odcieniach. 3,5N i 3,5R, czyli różowy i żółty. I pokryję okolice pod oczami. Będę robił to ostrożnie. I zrobię to poza kamerą, bo nie chcę wychodzić z ostrości. I muszę to cieniowanie ładnie uwzględnić przy nakładaniu. I zaraz do Was wracam. Na resztę twarzy ląduje mieszanka dwóch kolorów Wet n Wild. Soft Beige i Nude Ivory. Za każdym razem, kiedy mam ten podkład na twarzy, nie mogę się zadziwić, jak on naprawdę ładnie wygląda. Zasetuję okolice pod oczami minimalną ilością pudru Rimmel Stay Matte. Kiedy już mamy te oczy i twarz skończoną praktycznie, to pudrem z L'Oreal, takim wykończeniowym, zapudruję całość mojej twarzy. Oczywiście omijając okolice oczu. Aby ocieplić odrobinę twarz, użyję pudru z La Prairie i puchatego pędzla. I delikatnie podkreślę policzki. Nie będę dzisiaj jakoś znacznie konturował twarzy, bo jest to wyjście na randkę walentynkową, więc ocieplę, nakładając odrobinkę więcej tego pudru na twarz. Myślę, że taki efekt jest satysfakcjonujący. Przejdziemy teraz, tak myślę, do Bahama Mamy i delikatnie podciągniemy kość policzkową takim skośnym pędzlem. Troszeczkę żuchwę i odrobinkę czoło. Nie omieszkam również ominąć nos. O. Ale naprawdę z umiarem. I teraz poza kamerą wytuszuję swoje rzęsy, dokleję sztuczne i za sekundę do Was wracam. Nie doklejałem jakichś mocnych strasznie rzęs, żeby nie zakryć tego ładnego cieniowania. Dokleiłem rzęski Red Cherry. To są takie połóweczki, aby jeszcze bardziej wyciągnąć to oko ku górze. Chyba czas na róż, rozświetlacz i usta. I użyję tego pędzelka z Inglota. I odrobinki Ecstasy z Vibo. Tylko na jabłuszka policzka, aby ten makijaż był taki dziewczęcy i świeży. O, w ten sposób. Moim rozświetlaczem będzie rozświetlacz z Wet n Wild. I nałożę go tu na szczyty kości policzkowych. On daje taką ładną różową poświatę, więc przeciągnę go po całym policzku. Oczywiście nie przesadzam dzisiaj z rozświetlaczem. Chcę, aby tylko ten policzek był taki świeży i rozświetlony. Na łuk kupidyna oraz czubek nosa nałożę merylu. Całość makijażu z całym mgiełką z Inglota. A
aby wszystko wyglądało świeżo i przez cały wieczór trzymało się ładnie na naszej twarzy. Powiem wam, że bardzo mi się podobają te policzki. Ładnie grają z tym złotem na oczach. I tutaj są dwie propozycje, jeżeli chodzi o usta. Oczywiście idąc na randkę, idziemy do jakiejś restauracji i tym podobnych rzeczy, więc radziłbym bardziej usta w neutralnych kolorach, aby łatwiej było poprawić po posiłku te usta i nie wyglądały brzydko i nieświeżo. Oraz opcja z pocałunkami, więc chyba lepiej mieć błyszczyk na ustach niż czerwoną szminę, która jest niekomfortowa, jeżeli chodzi o pocałunki. Ja pomyślałem, że dodam sobie jeszcze troszeczkę tego rozświetlacza na obojczyk, aby to wszystko ładnie grało. O! Troszeczkę na ramiona. I od razu ładnie się to wszystko prezentuje. Przejdę teraz do nawilżenia ust bezbarwną pomadką. I obrysowania ich konturówką. W ten sposób. I mam dwie propozycje. Pierwsza to Jasz z Maka. Bardzo fajny nude wpadający właśnie w brąz. Albo z L'Oreal. Szmineczka nude wpadający w róż 633. I zastanawiam się, ale chyba nałożę tą z Maka. Bardziej mi się podoba właśnie nude, który wpada w brąz. I tak wygląda pierwsza propozycja z ustami nude. Myślę, że jest to bezpieczne, komfortowe, bo jest to matowa pomadka, więc trzyma się troszeczkę dłużej na ustach i ładnie dopełnia cały ten makijaż. Ja osobiście nie lubię walentynek, nawet bardzo ich nie lubię, ale to jest kwestia gustu. Makijaż walentynkowy kojarzy mi się właśnie z takimi nudowymi ustami, z zalotnym okiem, piękną, świetlistą skórą, która podczas kolekcji będzie robić wrażenie. I to jest właśnie moja wersja makijażu na walentynki. Jeżeli się wam podobała, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. Będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia niedługo.